Witam Państwa w prezentacji poświęconej analizie przeżycia. Jest to część trzecia. W części pierwszej omawialiśmy krzywą Kaplana-Meiera. W części drugiej mówiłam o porównaniu krzywych przeżycia, porównaniu dwóch, ale też większej liczby krzywych przeżycia. Natomiast w tej części chciałabym Państwu opowiedzieć o powiązaniu, o analogii porównania krzywych przeżycia i modeli regresji Coxa. I tutaj celem tej prezentacji nie jest wyjaśnienie Państwu, nauczenie Państwa, w jaki sposób taka regresja jest budowana, w jaki sposób ona działa. Ograniczę się tylko i wyłącznie do takich analogii, żeby poprzez analogię można było też częściowo te modele regresji zrozumieć. Będę posługiwała się tym samym przykładem, który wykorzystywałam w pierwszej i drugiej prezentacji i tym razem założę, że w momencie, kiedy Państwo tą prezentację oglądacie, znacie te dwie pierwsze, dlatego że będę bazować wprost na wynikach również poprzednich prezentacji, szczególnie z prezentacji drugiej. Modele regresji to jest bardzo szerokie zagadnienie i ja tylko taki pewien wycinek, pewien fragment pokażę. Wszystkich możliwych opcji wykorzystywać na pewno tutaj nie będzie. Bazujemy na pliku dotyczącym przeszczepu wątroby, czyli czas się przeżycia po takim przeszczepie i poprzednio porównywaliśmy, czy ten czas przeżycia jest taki sam dla osób, które miały przeszczep wykonywany w dwóch różnych szpitalach. Tutaj mamy dwie krzywe przeżycia dla szpitala pierwszego i drugiego wyrysowane. One się tak z sobą zazębiają. Test Locrank wskazywał, że nie mamy istotnych różnic pomiędzy tymi krzywymi. W jaki sposób możemy analogicznie wykonać analizę przy pomocy modeli regresji Coxa, kiedy chcemy porównać takie dwa szpitale? Udajemy się do menu statystyki, analiza przeżycia i dalej regresja proporcjonalnego hazardu Coxa. Już w samej nazwie jest to główne założenie, czyli proporcjonalność hazardu, zatem krzywe powinny być układane w sposób proporcjonalny, ale jak widzimy tutaj na wykresie, za nami tak jest. Podobnie jak to było w porównaniu krzywych przeżycia, wybieram zarówno czas, jak i zmienną ucinaną. Jest to zmienna stan, gdzie wartości kompletne to jest skok. W tym oknie powinnam wybierać jedną bądź więcej zmiennych, które mogą wpływać na ten czas przeżycia. Ja, ponieważ chcę zrobić porównanie dokładnie zbliżone do tego, co robiliśmy porównując dwa szpitale, wybiorę tylko zmienną szpital, ale zmiennych, tak jak widziałem, może tutaj być zaznaczonych więcej. I dołączę wykres. Na wykresie tutaj mamy bardzo dużo różnych opcji, ich omawiać nie będę. Zaznaczę funkcję przeżycia wartości zadanych i tutaj wpiszę 1 i 2. Tą wartość, jeśli one by nie były wpisane, należy tutaj wpisać, dlatego że w kolumnie szpital mieliśmy te wartości. W ogóle w analizie regresji możemy wykorzystywać tylko te zmienne, tutaj które są wyrażone liczbami. I zmienna szpital była wyrażona liczbami. Za chwilę, jak będziemy wykorzystywać zmienną wiek, to wykorzystamy ten wiek porządkowy, bo on jest w postaci liczb. Tylko takie zmienne mogą być wykorzystywane. Wpisałam pierwszy i drugi szpital, bo takie szpitale chcę. No i potwierdzam, jakie wyniki są dla mnie interesujące. Mam tutaj dwa główne testy. Test ilorazu wiarygodności i wartość P tego testu wynosi 0,6, trochę ponad. I drugi test to jest test Walda i jego wartość P też jest bardzo bliska tej, którą tu przed chwilką widzieliśmy. Też jest trochę ponad 0,6 i ona dotyczy tych właśnie porównywanych szpitali. W przypadku, kiedy porównywaliśmy przy użyciu testu Locrank, dostaliśmy też wartość P nieco większą niż 0,6. Jest to podobne podejście, budowanie modeli regresji czy testowanie przy pomocy testów do porównania krzywych jest bardzo podobne, dlatego wyniki będziemy uzyskiwać również podobne. Nie są dokładnie równe sobie, ale są to wartości podobne. Poprzednio nasze krzywe tutaj, jak zobaczymy, w przypadku porównania
one były takimi rzeczywistymi krzywymi przeżycia, natomiast te, które są takie, no są proporcjonalne, ale te schodki nie są dokładnie równe. Natomiast w momencie, kiedy spojrzymy na wykres, jaki uzyskaliśmy z modelu regresji, to ta krzywa jest bardzo proporcjonalna i bardzo równa, zarówno pierwsza, jak i druga. Ta czerwona dla szpitala drugiego znajduje się wyżej niż ta dla szpitala pierwszego, podobnie jak to było tutaj w porównaniu. Natomiast ta proporcjonalność jest tutaj bardzo widoczna. Ta krzywa przeżycia, zarówno pierwsza, jak i druga, nie jest tą rzeczywistą krzywą przeżycia, tylko tą, która jest prognozowana na podstawie modeli regresji przy założeniu proporcjonalności hazardu, które tutaj bardzo mocno widać. Jeszcze raz wejdę na chwilkę do porównania grup. Tutaj wyznaczaliśmy również hazard ratio, czyli taki iloraz hazardów. Wartości hazardów są tutaj, w pierwszym szpitalu jest wartość większa niż 1, w drugim jest wartość mniejsza, więc jeśli podzielimy przez siebie te dwie wartości, to ten hazard ratio taki otrzymamy i zbudujemy dla niego przedział ufności. W przypadku, kiedy korzystamy z modeli regresji, również wyznaczamy hazard ratio. Możemy sprawdzić, czy rzeczywiście te wartości, które uzyskamy, będą odpowiadały tym, które są tutaj. One nie będą dokładnie takie same, bo to nie jest dokładnie ta sama analiza, ale powinny być analogiczne, powinny być bliskie tym wartościom, które mamy tutaj. I to jest porównanie, kiedy mamy zmienną o dwóch kategoriach. Dalej wykonywaliśmy porównanie trzech krzywych przeżycia. Ja wejdę do tego porównania. Trzech krzywych przeżycia, ponieważ mieliśmy trzy kategorie wiekowe. I te trzy kategorie wiekowe są tutaj na wykresie przedstawione. Wyżej znajduje się krzywa dla osób najmłodszych, trochę niżej dla osób w średnim wieku i najniżej dla osób starszych. Test Loc-Rank jest wykonany tutaj dwukrotnie. Najpierw do porównania krzywych między sobą i tutaj wartość P jest na pograniczu istotności statystycznej, a później jest K kwadrat, test Loc-Rank dla trendu i ten test Loc-Rank dla trendu mówi, że ten trend istnieje, mamy istotną statystycznie wartość P i zobaczymy, w jaki sposób teraz w modelach regresji można by było taką analizę wykonać. Może wrócę. I wykorzystam, tak jak powiedziałam, muszę wykorzystywać te zmienne, które są wyrażone liczbami, więc wykorzystam wiek porządkowy i najpierw sprawdzimy, czy istnieje trend. Standardowo zawsze, kiedy wykorzystuję zmienną o wielu kategoriach, sprawdzam, czy istnieje trend. Jeśli chciałabym porównywać krzywę, wykorzystując tą zmienną, to musiałabym dokonać pewnych modyfikacji. My to za chwilę zrobimy. Na razie zaczniemy od tego trendu. Muszę wejść do wykresów raz jeszcze i ustawić tym razem dla wieku krzywe, które chcę oglądać. Chcę oglądać trzy krzywe. Dla wieku, który jest równy 1, dla wieku, który jest równy 2 i dla wieku, który jest równy 3, bo tymi liczbami wyrażaliśmy nasze kategorie wiekowe. I potwierdzam. Tutaj test ilorazu wiarygodności daje wartość P istotną statystycznie. Podobnie test Wolda. I na wykresie tutaj te kategorie wiekowe widzimy. Obserwujemy również tą proporcjonalność hazardu, ponieważ te schodki tutaj mamy proporcjonalne względem siebie. A jak wygląda, tutaj przejdziemy do hazard ratio. Ten hazard ratio wynosi 1,5 i on mówi nam o hazardzie pomiędzy sąsiadującymi krzywymi przeżycia. Czyli jest to iloraz dwóch sąsiadujących krzywych, czyli tej krzywej zielonej i czerwonej, następnie krzywej czerwonej i niebieskiej. I on jest zawsze taki sam. Tu mamy jedną wartość podaną, co oznacza, że te odległości pomiędzy nimi są takie same i na tym wykresie również to widzimy. One są dokładnie w takich samych odległościach od siebie rozmieszczone, nasze krzywe, ponieważ te krzywe bazują na wynikach, na modelu, one pochodzą z modelu regresji, nie są to takie rzeczywiste krzywe Kaplana-Meiera. To teraz zobaczmy,
w jaki sposób można by było porównać takie krzywe, czyli analogię do tego testu Loc-Rank, w którym wartość P była na pograniczu istotności statystycznej. W tym teście ta wartość była na pograniczu, ale my zdecydowaliśmy się, mimo tego, że ona jest na pograniczu, na to, żeby porównać parami poszczególne krzywe i poszukać, które krzywe mogą różnić się istotnie. I tutaj wyniki takiego porównania mamy. Pierwsza wobec drugiej, czyli najmłodsza grupa wobec tej w średnim wieku nie różniła się. Pierwsza wobec trzeciej różniła się, czyli najmłodsza i najstarsza różniła się i druga wobec trzeciej się nie różniła. Jedyne różnice to pomiędzy grupą najmłodszą i najstarszą. W przypadku, kiedy będziemy budować model regresji do porównania krzywych, nie będziemy mogli porównywać każdej krzywej z każdą, ale będziemy musieli wybrać krzywą, do której porównujemy. Jedną krzywą i wtedy do niej będziemy porównywać pozostałe krzywe. Wrócę do budowy modeli i wybiorę zmienne fikcyjne. W zmiennych fikcyjnych muszę wskazać tą wartość, która jest kategorią odniesienia. No niech to będzie ta najmłodsza grupa wiekowa. Zmienne fikcyjne mam ustawione, nie włączyłam kodowania efektów. Kodowanie efektów inaczej nazywane kodowaniem z sigma ograniczeniami. W przypadku, kiedy wykorzystuję zmienne fikcyjne, one muszą być w jakiś sposób kodowane. To są takie dodatkowe zmienne, których ja tutaj nie widzę, ale zmienna wiek jest rozbita na dwie dodatkowe zmienne fikcyjne. Dlaczego na dwie? Dlatego, że w zmiennej wiek mamy trzy kategorie. I dla trzech kategorii potrzebne są dwie zmienne fikcyjne. Jeśli byśmy mieli pięć kategorii, to potrzebowalibyśmy czterech zmiennych fikcyjnych, zawsze o jedną mniej niż mamy kategorii w danej zmiennej. I te zmienne muszą być w jakiś sposób zakodowane. Jeśli nie korzystamy z opcji kodowania efektów, to zmienne są kodowane w sposób fikcyjny, czyli takie dummy coding. Sposób kodowania i sposób interpretacji wyników po odpowiednim kodowaniu możecie Państwo znaleźć w opisie, w pomocy do programu, tutaj włączając to koło, że ja tego w tej chwili też omawiać nie będę. W każdym bądź razie taki dummy coding, który jest wykorzystywany, polega na tym, że w danej grupie wiekowej przypisywana jest wartość 1, jeśli osoba należy do tej grupy, jeśli nie należy do tej grupy wiekowej, to wartość 0. Idziemy do wykresu. Jeśli chcemy taki wykres wykonać przy takim kodowaniu, wejdziemy. I tutaj mamy te dwie zmienne fikcyjne, o których powiedziałam. Nie mamy zmiennej fikcyjnej do grupy wiekowej pierwszej. Jest tylko dla grupy wiekowej trzeciej, dla grupy wiekowej drugiej, a dla grupy wiekowej pierwszej zmiennej fikcyjnej nie ma, dlatego że ta grupa wiekowa pierwsza jest kategorią odniesienia. Jeśli chcemy trzy takie krzywe zbudować, to tak jak powiedziałam, jeśli osoba należy do danej kategorii wiekowej, to ma wartość 1, a jeśli nie należy, to wartość 0. Więc pierwsza krzywa będzie dla osób należących do trzeciej kategorii wiekowej. Druga krzywa będzie dla osób należących do drugiej kategorii wiekowej. A trzecia krzywa będzie dla osób, które nie należą ani do tej kategorii wiekowej, czyli dla tej kategorii odniesienia, dla osób najmłodszych ona będzie. I wybiorę zgon jako kompletny. Wartość P w teście ilu razy wiarygodności jest, możemy powiedzieć, na pograniczu istotności statystycznej. Jest to taki globalny test, podobnie jak to było w przypadku tutaj tego testu Loc-Rank, który te trzy grupy jednocześnie nam porównywał, tak w tej chwili też mamy wartość na pograniczu istotności. Natomiast w modelu mamy porównanie nie wszystkich grup pomiędzy sobą, ale porównanie do grupy najmłodszej, do tej grupy pierwszej, która była kategorią odniesienia. I tak w tym pierwszym wierszu jest wynik porównania grupy trzeciej do kategorii odniesienia i widzimy, że istotnie różni się. Tak, czyli grupa trzecia różni się istotnie od grupy pierwszej, osoby najstarsze różnią się istotnie od osób
najmłodszych, te krzywe dla osób najstarszych nie są takie same, nie jest taka sama ta krzywa, jak ta krzywa dla osób najmłodszych. Natomiast dla osób w wieku średnim, jeśli porównamy do pierwszej grupy, takich różnic nie ma. Możemy również porównać raz jeszcze hazard ratio. W pierwszym przypadku wynosi 2 i przedział jest od ponad 1 do niecałe 5. I zobaczmy tutaj hazard ratio tej grupy najstarszej do najmłodszej. Też wynosi 2, wartość przedziału od 1 do trochę ponad 5. Natomiast dla drugiej grupy wiekowej hazard ratio 1,4 i wartość przedziału od 0,6 do niecałe 3. Druga względem pierwszej. Hazard ratio niecałe 1,4 i wartość przedziału od 0,6 do ponad 3. Czyli też tutaj tą analogię widzimy. Patrzymy jeszcze na wykres. Proporcjonalność hazardu widać. Schodki są równe względem siebie, jeśli te krzywe porównujemy. Natomiast tym razem krzywa czerwona jest nieco bliżej zielonej niż niebieskiej. Nie jest to dokładnie w ten sposób, w jaki obserwowaliśmy przed chwilką. Przed chwilą mieliśmy tylko jeden hazard ratio i on był taki sam dla porównania tych sąsiadujących krzywych. Natomiast ten hazard ratio, który mamy wyznaczony w naszym modelu w tej chwili, mamy 2 hazard ratio i za każdym razem odnosimy do tej grupy najmłodszej. Najmłodsza grupa to jest ta grupa, która ma tutaj te 2 zera wpisane, czyli oznaczona kolorem zielonym. Dlatego te odległości nie są takie same. Mamy dwie różne wartości hazard ratio. I teraz ostatni raz wrócimy do analizy i tym razem ja wyłączę może zmienne fikcyjne, będzie nam, myślę, troszeczkę prościej, wyczyszczę. Czyli zostajemy przy wieku porządkowym bez takiego podziału na te zmienne fikcyjne i dołączę szpital. Też w pewnym momencie porównując grupy wiekowe pomiędzy sobą, korygowaliśmy wynik o szpital, do którego pacjenci należą. Będę badać trend wiekowy w korekcji o ten szpital. Tutaj, gdybym chciała na wykresie, tutaj, ponieważ wykorzystuję 2 zmienne, to mam dużo różnych możliwości. Mogę na przykład zbudować 3 krzywe dla szpitala pierwszego, pierwsza krzywa dla osób najmłodszych, druga dla starszych i trzecia dla najstarszych, czyli wykorzystując takie wartości przedstawiłabym tylko szpital pierwszy na wykresie. No to może tym razem to zrobimy, za chwilę wrócimy i zmienimy nasze ustawienie. I tutaj ten globalny test ilorazy wiarygodności mówi nam, że mamy wartość P na pograniczu, natomiast kiedy spojrzymy już na konkretne 2 zmienne, które mamy w analizie wiek porządkowy i szpital, to wiek jest istotny statystycznie i jest to wynik skorygowany o te 2 szpitale, które analizowaliśmy. No i wykres dotyczy tylko osób leczonych w pierwszym szpitalu. Na wykresie, tak jak powiedziałam, zmienimy sobie jeszcze. Mogę równie dobrze przedstawić pierwszy i drugi szpital, czyli jedynkę tutaj wpiszemy, dwójkę, może jedną krzywą usunę. I niech to będzie na przykład tylko pierwsza kategoria wiekowa. Czyli porównuję teraz szpital pierwszy z drugim, ale dla osób tylko najmłodszych. Analiza jest dokładnie ta sama, tylko wykres uzyskamy inny. Tak? Proporcjonalność hazardu raz jeszcze i raz jeszcze tych różnic tutaj nie widzimy. One są jakieś, ale prawdopodobnie istotne statystycznie nie będą. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych prezentacji poświęconych tematyce testowania, w szczególności tej ostatniej prezentacji, która dotyczyć będzie modeli regresji proporcjonalnego hazardu.